Rozmawiamy z Karoliną Kudłacz. Karolina, to chyba duma i zaszczyt być kapitanem takiej drużyny. Oczywiście jest ogromnym zaszczytem być częścią tej drużyny, nie tylko w takich momentach jak dzisiaj, bo bardzo chcę to podkreślić, bo oczywiście jak wszystko idzie dobrze, to wszyscy się cieszymy. Tak samo dumna jestem, kiedy przychodzi nam walczyć ze sobą czasem, co się również zdarza, bo to jest sport, także czy wygrywamy, czy przegrywamy, jestem zawsze dla mnie ogromnym zaszczytem być kapitanem tego zespołu. Teraz przed Wami dwa bardzo ważne mecze. Powtórzyłyście już wynik sprzed 2 lat, co najmniej z Mistrzostw Świata w Serbii. Czy teraz marzycie o czymś więcej? Na pewno marzycie o medalu. Który mecz nie jest ważny? Każdy kolejny mecz jest ten najważniejszy, więc tego nauczył nas Kim. To nam powtarza codziennie. Nie chcę wybiegać za daleko. My cieszymy się chwilą, bo na nią zasłużyłyśmy bardzo. Dzisiaj celebrujemy to zwycięstwo, od jutra zaczniemy się zastanawiać, co zrobić, żeby wziąć rewanż na Holenderkach, które są rewelacyjnym zespołem i naprawdę ciężko się z nimi gra, ale to dopiero jutro. Dzisiaj pierwsze co, musimy zejść do szatni, bo nogi nam się trzęsą, uginają ze zmęczenia, ale jesteśmy bardzo szczęśliwe i bardzo dumne. To w takim razie jeszcze raz ogromne gratulacje, odpoczywajcie i trzymamy wszyscy kciuki za 2 ostatnie mecze w tym turnieju. Dziękuję.